Czy muszę zrezygnować z ziemniaków, żeby schudnąć? To pytanie dosyć często pojawia się w gabinecie dietetyka, a odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Głównie dlatego, że ziemniaki są produktem o bardzo delikatnym smaku i bardzo często dodajemy do nich różne dodatki i mocno je solimy. Poza tym w tradycyjnej kuchni polskiej przyjęło się, że polewamy ziemniaki sosem lub tłuszczem, co ma również wpływ na ich kaloryczność. Spójrzmy na kaloryczność ziemniaka pod różnymi postaciami. Dwa ziemniaki ugotowane w wodzie średniej wielkości zawierają 120 kalorii. Jeśli dodamy do nich łyżkę masła, będzie to już 230 kalorii, a jeżeli dodamy łyżkę skwarek, będzie to 240 kalorii. Kaloryczność z tymi dodatkami jest więc dwukrotnie wyższa. Natomiast jeśli chodzi o produkty z ziemniaków, to kaloryczność w 100 gramach przedstawia się następująco. Dla porównania, 100 gram ziemniaków ugotowanych w wodzie ma 70 kalorii. 100 gram chipsów to 570 kalorii, a mała porcja frytek 300 kalorii. Dwa placki ziemniaczane to natomiast 260 kalorii, a mała porcja kopytek to 150 kalorii. Jak widzimy, ziemniaki ugotowane w wodzie wcale nie mają dużo kalorii i nie są tuczące. Jeżeli natomiast dodamy do nich tłuszcz lub usmażymy je na tłuszczu, wówczas mogą rzeczywiście stać się prawdziwą bombą kaloryczną.